Z Ewangelii według świętego Łukasza. W Nazarecie, w synagodze, po czytaniu z proroctwa Izajasza, Jezus powiedział: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli, a wszyscy przyświadczyli Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego i mówili: Czyż nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie, dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy. Także wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem, porwali się z miejsca, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Święty Łukasz w dzisiejszej Ewangelii mówi, że Pan Jezus miał w zwyczaju, przemierzając miasta, wchodzić do synagogi. Czytał tam pisma, tłumaczył je i nauczał. I słowa jego wywoływały często zdziwienie, czasem zachwyt tych, do których mówił, a czasem oburzenie. I tak jest to dziś, jak to słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. I dzisiaj Jezus chce mnie zapytać, czy ja też mam w zwyczaju czytać Pismo Święte? Jeżeli tak, to jak? Czy nie z pośpiechem, nie byle jak? Czy to Słowo Boże trafia do mojego serca? Czy moje serce jest na to otwarte? Czy mam świadomość tego, że kiedy czytam Pismo Święte, to mówi do mnie sam Bóg z wielką miłością, cierpliwością, ale i prostotą? Czy moje serce jest na to przygotowane, ale czy też chcę przyjmować te słowo, aby ono wydawało owoc? I tych pytań można by mnożyć. W dzisiejszej Ewangelii mówi Pan Jezus: Dziś spełniły się słowa Pisma. I te słowa odnosi do siebie i do dziś. Bo rzeczywiście Słowo Boże jest skierowane i zaadresowane przede wszystkim do mnie i na dzisiaj. Pan Bóg ma dla mnie plan na każdy dzień i pragnie mi o tym mówić. I tylko ode mnie zależy, czy ja będę chciała to słowo przyjąć. Pozwoliła mu wrosnąć w moim sercu i wydawać owoce. Bo kiedy modlę się, to ja mówię do Pana Boga i wierzę, że On mnie wysłuchuje. Ale kiedy czytam Pismo Święte, to Pan Bóg mówi do mnie i liczy na to samo. Dzisiaj wiele osób doświadcza podobnego odrzucenia, jak Pan Jezus doświadczył, kiedy chodził po ziemi, został odrzucony przez faryzeuszy. I kiedy ja osobiście w swoim życiu doznaję takiego odrzucenia, być może przez bliskich, wówczas sięgam do Pisma Świętego, do Księgi Psalmów i w ten sposób pragnę uwielbić Pana Boga. Kiedy też brakuje słów na modlitwę, wówczas przez uwielbienie, przez Księgę Psalmów pragnę dziękować, wielbić Pana Boga. I kochany bracie, kochana siostro, zachęcam Cię, kiedy Tobie jest też być może źle, sięgnij właśnie do Słowa Natchnionego. Uwielbij Pana Boga, być może przez Księgę Psalmów i w ten sposób być może zmieni
zmieni się Twoje życie. Na pewno się zmieni Twoje życie.